Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Piątek, godzina 19.30, już dzisiaj za kilka godzin. Ważna chwila, deadline przed pierwszą kolejką nowego sezonu Fantasy Premier League. Jak możecie zobaczyć, ja ten odcinek nagrywam w czwartek o 22.00, ponieważ no, jutro niestety do 15.00 nie będę miał czasu, żeby nic nagrać, także ten odcinek wrzucę jutro rano zapewne. Natomiast w tym odcinku, co najważniejsze, Odkryję moje karty, czyli pokażę cały mój skład na pierwszą kolejkę. To znaczy zostało jeszcze kilka godzin, żeby to przemyśleć, natomiast tu już możecie zobaczyć część mojego składu. Zaraz Wam pokażę cały. No tak jak mówiłem, zostało jeszcze kilka godzin, także ze dwie, trzy zmiany może jeszcze tu będą, ale cały trzon drużyny raczej tutaj zostanie niezmieniony. Ale zanim pokażę wam mój skład, to najpierw chciałbym was jeszcze raz bardzo serdecznie zaprosić do udziału w mojej lidze, która nazywa się Orły Adriana, żeby dołączyć do niej wpisujecie ten oto kodzik H83IEI. Myślę, że naprawdę warto dołączyć, ponieważ będą nagrody dla top 3 najlepszych graczy na koniec klasyfikacji generalnej będą nagrody, a także będą dodatkowe nagrody dla najlepszego gracza czyli menadżera miesiąca. Dla zwycięzcy całego konkursu będzie nagroda w wysokości 150 zł, także serdecznie was zapraszam h83iei, żeby dołączyć do mojej ligi. Czas jest tylko do 19:30, czyli deadline'u. Po tej godzinie już prawdopodobnie zamknę możliwość dołączenia do mojej ligi, bo tutaj muszę się pochwalić, że bardzo dużo osób dołączyło. Sam jestem trochę w szoku, bo w zeszłym sezonie do mojej ligi dołączyło 114 osób. Na chwilę obecną, jak tak rywam ten odcinek, tych graczy jest już 183, także ta liczba pewnie do jutra przekroczy 200. A dlaczego akurat tyle, tak dużo akurat dołączyło ludzi? Ano zapewne dlatego, że moja liga dostała się na listę taką rozpiskę, gdzie są wszystkie ligi, w których w Fantazy Premier League można dostać yy, nagrody. Tych lig jest naprawdę sporo, bo jak możecie zobaczyć, jest ich aż 73. Także każdy z Was może dołączyć do 20 lig. Nie musicie grać tylko w mojej lidze. Yy, pod spodem, pod tym odcinkiem, będzie link do tej stronki, i tutaj. Każdy z Was będzie mógł do, do wybrać sobie y, dodatkowo 19 innych ligi i do nich dołączyć. Wygrać zawsze to jest szansa, żeby wygrać jakieś nagrody, bo no tutaj są takie li, ligi, w których jest kilka tysięcy ludzi. Ja bym Wam polecał raczej y, te ligi, w których jest kilkaset y, y, ludzi zarejestrowanych, bo jest większa szansa po prostu, że dostaniecie jakieś nagrody. O, y, tutaj są jakieś vouchery. No, jest piwo na przykład, ale to oczywiście dla osób e, pełnoletnich. Pula na 2000 zł w jednym jest także tutaj grubo lecą. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Bardzo Was serdecznie również zapraszam do mojego Twittera. Linka do niego będziecie mieć w, w opisie pod tym filmem. A, a zapraszam go y, Was oczywiście na niego, dlatego że w piątek zawsze. Przed deadlineem kolejki będę tutaj wrzucał składy z Ekstraklasy oraz przede wszystkim z Premier League. Ekstraklasy na moim kanale, na YouTube nie będzie, będzie tylko na Twitterze, ale oczywiście odcinki będą z Fantazy Premier League. Także serdecznie Was zapraszam do udziału. No a teraz najważniejszy, czyli mój skład. Tak on wygląda. Może się jeszcze coś zmieni, zobaczymy co zostało kilka godzin. No ale tak, najważniejsze. Bramkarz za 4,5 jest to Robert Sanchez, bramkarz Brightonu. Brighton ma całkiem fajny kalendarz na początku sezonu. Grający bramkarz za 4,5 miliona to się ceni. Na obronie zacznę oczywiście od Szoła. 55% posiadania. Jest to gracz ze wszystkich graczy w Fantasy Premier League, jeżeli chodzi o zawodników. Z największym posiadaniem kosztuje on tylko 5,5 miliona. Jak na Szoła, jest to ogromna promocja, bo ten gościu, po tym co odwalał w poprzednim sezonie i udowodnił swoją formę na euro, to on powinien kosztować 6 milionów, jak nie 6,5. 5,5 to jest ogromna promocja za Szoła. Tym bardziej, że kalendarz Manchester United jest całkiem spoko. Jest również tręcik 7,5 miliona to trochę już sporo jak na obrońcę i to nawet dużo sporo 33% posiadania ale kalendarz Liverpoolu wygląda naprawdę obiecująco mam czterech obrońców formację na pierwszą kolejkę i tak prawdopodobnie zostanie ponieważ trzecim moim obrońcą jest Władimir Soufal a więc mój przyjaciel nasz przyjaciel z zapołudniowej granicy West Ham, całkiem fajny kalendarz ma do czwartej kolejki, w piątej kolejce to się już kończy. No, i, no ale te cztery kolejki wyglądają całkiem fajnie dla West Hamu. Trzeba mieć oczywiście poprawkę na to, że West Ham będzie grał w Lidze Europy i dojdą na pewno rotacje, ale na razie pierwsze cztery kolejki wyglądają obiecująco. Jest także Amartej, czyli obrońca za 4,0. Mam go, dlatego że powinien grać w tym pierwszym meczu z Wolverhampton. Liczę tutaj na czysty kąt, tak po cichu. O, grający obrońca za 4-0. Zobaczymy, czy to wypali. W pomocy jest nie kto inny jak król Mohamed Salah, 51% posiadania. I grają oni na wyjeździe z Norwich. A więc powtórka z poprzedniego sezonu, gdzie w pierwszej kolejce Liverpool również grał z Beniaminkiem. Było to Leeds United i Mohamed Salah w pierwszej kolejce walnął hat -tricka. Także pewnie dlatego tyle osób go ma. Tam widziałem, że są hipsterzy, którzy mają w swoich składach Sadio Mane, ale wiecie co? Ja bym w coś takiego nie szedł. Sadio Mane ma chyba 4% posiadania. To są śmieszne liczby. Jeżeli Sadio Mane nawet by szczelił hat to wy na tym nic nie stracicie. Ale jakby Salah ja już nie mówię o hat ale jakby w tym meczu z Norwich walnął dwa gole, a większość osób go będzie miało na kapitanie, a nie tyle w składzie, to jesteście w czarnej, no nie powiem gdzie. Także jak ktoś z Was chce, może wziąć do składu Sadio Omane, bo też wygląda dobrze, ale ja Wam powiem tyle. Faraon jest tylko jeden i pamiętajcie o tym. Jest także Bruno Fernandes. Zastanawiałem się nad tym, czy Bruno odpuścić, ale jednak przestraszyłem się posiadania, bo jest on w trzeciej w kolejności, jeżeli chodzi o zawodników. 50%, a więc połowa graczy ma Bruno w swoim składzie. Kalendarz też jest świetny. I co tu dużo mówić. Nawet jakby Bruno słabo grał, to Manchester United zawsze może dostać jakiegoś karnego z kapelusza w 90. minucie i Bruno strzeli gola. I punkty nam uciekną. Jest także Harry Barnes. Do tego zawnika jeszcze nie mam stuprocentowego przekonania. Zastanawiam się, czy dać Barnesa do swojego składu, czy Mareza, ale tym zaraz powiem. No, Barnes, jeżeli chodzi o Lester, fajny kalendarz mają, dobrze wyglądał całkiem w tym ostatnim meczu sparingowym, Także go tutaj na razie wrzuciłem. Przejdę tutaj do. Ataku, bo mam trzech napastników, ale czy będę grał na trzech napastników? Powiem Wam szczerze, chyba wolę grać na dwóch, bo nie jest zbyt duży wybór. 30% ma Tony, czyli król szczelców poprzedniego sezonu Championship. Czy będzie nowym Patrykiem Bamfordem? Ten sezon to okaże. Na razie gra w pierwszej kolejce z Arsenalem. Ja bym na niego bardziej liczył w meczu z Crystal Palace raczej. Inks, Danny Inks, który przeszedł z Southampton do Aston Villa. Naprawdę świetny piłkarz. Trzy pierwsze mecze Aston Villa ma naprawdę świetne. Od czwartej do siódmej kolejki robi się czerwono. No i w czwartej kolejce zapewne bym Inksa sprzedał na jakiegoś innego napastnika, ale na razie nie ma zbytnio kogo. Dlatego też jest tutaj Mikael Antonio, oczywiście z West Hamu, tak jak mówiłem. Mają całkiem spoko kalendarz i myślę, że to Idzie wykorzystać. Na mojej łacce rezerwowych jest grający bramkarz. E, miałem tutaj przez pewien czas bramkarza za 4 miliony, ale nie grającego. Chyba jednak wolę mieć dwóch grających bramkarzy za 4,5. Skoro mnie stać, to mam tutaj Guaitę. Mimo, że ten kalendarz no, nie jest zbyt e, kolorowy, jest Rafinia. Rafinia to jest. E, Piłkarz, nad którym się zastanawiałem, żeby go dać do podstawowej jednostki, yy, ma on 20% posiadania, 6,5 miliona tylko kosztuje, jak na takiego świetnego driblera. To jest również duża promocja tego sezonu, ale przez pierwsze dwie kolejki yy, Rafinia będzie raczej u mnie na ławce rezerwowych. To znaczy, w pierwszej kolejce na pewno będzie na ławce rezerwowych, bo grają na wyjeździe z United. W drugiej grają u siebie z Evertonem, ale patrzcie na to: od 5 do 10 kolejki jest zielono. Zielono mi w drużynie e, Pawi, także na te kolejki Rafinia może być bardzo dobrym wyborem. Na razie jest na ławce rezerwowych, podobnie jak Cimikas. Robertson, jak wiecie, ma kontuzję. Nie wiadomo, czy w podstawowym składzie na lewej obronie będzie grał w Liverpoolu Milner, czy Cimikas. Pewnie Milnera odkurzą, ale na razie wziąłem sobie Cimikasa Za 4 miliony obrońca Liverpoolu, boczny z szansami na grę. Czemu by go nie wziąć? I też teraz się właśnie tak zastanawiam, czy dać do składu Cimikasa czy Amarteja podstawowego. No zostało kilka godzin jeszcze na decyzję. I na ostatnim miejscu jest Billy Girmul, czyli młody talenciak z Chelsea wypożyczony teraz do Norwich, no on jest y, jako taki zapajdziura powiedzmy, za 4,5 miliona wziąłem sobie tego gościa, ponieważ on powinien mieć miejsce w podstawowym składzie Norwich y, ale oczywiście tutaj nie liczę na gole ani asysty z jego strony, bo to jest defensywny pomocnik, ale grać w podstawowym składzie Norwich to no, no, raczej na 100% będzie, bo jest to naprawdę spory talent, tam pamiętam na Euro w, z Szkocji grał w podstawowym składzie, i tam w tym meczu w fazie grupowej z Anglią, to co Szkocja zremisowała 0-0, on chyba nawet został wybrany najlepszym graczem tego meczu. Dostał tą statuetkę dla tego zawodnika. Także tak wygląda mój skład. Mówiłem, że się zastanawiam najbardziej nad podmianką Barnsa za Mareza, bo nie ukrywam, jak możecie zobaczyć, najbardziej przeszkadza mi to, że w moim składzie nie ma żadnego piłkarza Manchesteru City, czyli obecnego mistrza Anglii, który idzie na to, żeby prawdopodobnie ten tytuł znowu odbronić i no chciałbym kogoś z Manchesteru City mieć, ponieważ w pierwszej kolejce to jeszcze nie, bo grają na wyjeździe z Tottenhamem, ale patrzcie na to. W drugiej kolejce Manchester City gra u siebie z Benjaminkiem z Norwich i to może być taki mecz, w którym City wygra 5-0, a taki na przykład Mares walni hat, -trick, hat nie wiem, co, coś mi tak po prostu w środku siedzi i mówi, że Mare's tego hatryka walnie. I ja się właśnie nad tym właśnie najbardziej zastanawiam. Pół miliona mam jeszcze w banku, ale to mi niestety nic nie da, bo mogę sprzedać Barca i patrzcie na to. Jakbym chciał kupić Mareza, to Marez no niestety 9 milionów kosztuje, ale jakbym kogoś chciał wziąć z City, to Myślę, że mares to jest najlepsza opcja, ponieważ on na euro nie grał. Z oczywistych przyczyn. Także jest wypoczęty. Grał w sparingach praktycznie wszystkich przed sezonem i szczerą w ogóle asystował. Widać, że jest w formie. I tego maresa bym, bym sobie do składu wziął. I patrzcie na to. Nawet jak go sobie wezmę, to brakuje mi półtora miliona. I. Mógłbym go mieć, ale wtedy bym musiał sprzedać Toneja i zostaje mi 5 milionów, co nie, i musiałbym jakiegoś taniego napastnika do 5 milionów. I tu jest taki problem, że no niestety nie ma nikogo za 5 milionów, który by grał. Ja wam tu, tam mówiłem na tym odcinku e, ostatnim, że Steve Perica ma jakieś tam szanse, żeby grać w utworcie, ale no przeanalizowałem sytuację i Perica. Niestety składu nie ma. No, mógłbym sobie wziąć tego pericę do składu, ale wtedy miałbym tylko dwóch napastników. W sumie miałbym 14 tylko piłkarzy do gry. Jakby się zaczęły jakieś kontuzje, rotacje, to mogłoby być ciężko. Także ten skład z Marezem wygląda bardziej wypasiony, ale ja chyba zostanę przy tym, co było, czyli obecnym składzie, który jest z Barcem. Też nie ukrywam, że kusi mnie, żeby zamiast Sancheza dać na bramkę jednak tego, tego Emiego Martineza i wykorzystać te pierwsze trzy kolejki, bo Aston Villa w tych trzech pierwszych kolejkach ma duże szanse na czyste konta. I w czwartej kolejce, bo patrzcie na to, czwarta kolejka jest już po przerwie na reprezentacji, i wtedy bym mógł na przykład dziką kartę wykorzystać. Też jest to dobry, dobry pomysł, ale jak będzie, to się jeszcze dowiemy, tak póki co wygląda mój skład. Zostało kilka godzin, tak jak mówiłem, na przemyślenia. I prawdopodobnie, mój skład wrzucę na Twittera przed pierwszą kolejką, ale zrobię to chyba na 10 minut przed deadline. Em. Także wcześniej się wcześniej się nie spodziewajcie, bo. Wiecie, pierwsza kolejka to będę myślał nad tym składem jeszcze 100 razy zanim wybiorę Ale no, Zobaczymy jak to wyjdzie Jeszcze raz zapraszam was do mojej ligi Orły Adriana tutaj macie na końcu kodzik No i życzę wam powodzenia yy, Ponieważ yy, no, Tak jak mówiłem Dzisiaj yy, No jak nagrywam ten odcinek dzisiaj W piątek znaczy się o godzinie 19.30 moja liga będzie już zamknięta, nie będzie się dało dołączyć. Chyba, że ktoś by bardzo chciał, to może do mnie napisać na Facebooka i mu wyślę kodzik. Także zapraszam, no i trzymajcie się na Cześć!